Mam nadzieję, że sobie, że podołam, tak? Nie ukrywam, że trochę się stresuję, aczkolwiek no, już pracuję bardzo długo w spółdzielni, ponad 23 lata, na różnych stanowiskach, więc no, myślę, że tutaj też liczę na wsparcie współpracowników, mieszkańców oczywiście, na wyrozumiałość. Będę dalej realizowała te cele, które tam zostały założone. Remonty, tak jak do tej pory, przygotowujemy plany trzyletnie, więc będziemy realizować te plany. Docieplenia, też realizacja docieplenia założonych, wymiany instalacji ciepłej, zimnej wody. Oczywiście też priorytet i najważniejsze bezpieczeństwo, uszczelnianie instalacji gazowej. No i takie bieżące konserwacje, bieżące modernizacje, zieleń, place zabaw. Czyli to, krótko mówiąc, co zostało założone już wcześniej, to czym się też jakby trochę zajmowałam przez ostatnie kilka lat, będąc na stanowisku kierownika na osiedla Sobieskiego, później jako pełnomocnik zarządu do spraw GZM-u, więc jakby podobne sprawy. Zapraszam oczywiście w różnych sprawach, nie tylko w technicznych. Bardzo lubię rozmawiać z mieszkańcami i jak będą jakieś problemy, to zapraszam, a nawet jak nie będzie problemów, żeby po prostu tak przyjść po sąsiedzku, bo też mieszkam na osiedlu, więc jakby znam specyfikę, to serdecznie zapraszam.